Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dalszą rozgrywkę w grze Shadow of the Tomb Raider. Dalsze przygody naszej bohaterki Lara Croft. Rozbity tutaj widzimy nasz samolot, helikopter chyba bardziej. No i musimy tutaj dalej, że tak powiem, przejść do tej dżungli, no i poszukać ocalałych, tak jak nam tutaj piszą. Tak wygląda nasza mapa. Obecny cel jest tutaj. No i musimy tutaj po prostu dojść do tego miejsca. Myślę, że w dobrym kierunku idziemy, więc co by nie tracić czasu, lecimy. Jakieś bagna, woda, ale co to dla nas? Miguel! Chciałem nią kucnąć, ale się sama skuliła. O, tu coś mamy. Patrzcie, jakiś dziwny krzak, roślina. Podejdźmy sobie bliżej. Co to jest? Zostawię to na później. Aha, rozumiem. Zobaczmy. O, jest tu coś. Sporo rzeczy widzę, jest w pobliżu. No więc będziemy zbierać je wszystkie po kolei. To jest, widzę, coś może na apteczkę. Oczywiście. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Bo chyba tędy nie przejdziemy, ale przejdziemy tędy. Johna! O, czy tu mamy. Czy ktoś mnie słyszy? Raczej nie. W takiej dżungli kto cię ma usłyszeć? Tak, pogadaj jest tam sobie. Kto? Nie ma. Bez żartów. No, ale idziemy dalej. O, tutaj coś jest. Jakiś ładny krzaczek. Gdzie oni są? No jak się rozwalił helikopter, no to gdzie mogą być? O ile w ogóle przeżyli, no. Bądźmy realistami. Czekaj, gdzie tutaj mogę wskoczyć? Nie mogę tu wskoczyć, ale tu mogę chyba wskoczyć. O. O. A góra ze srebrną koroną. Jesteśmy blisko. Piękny widok, patrzcie. Ktoś tam jest. Muszę się tam dostać. Jakaś gwiazda? Idź w stronę flary, czyli to flara. Aha, bo ktoś wystrzelił. Dobra. No dobrze. Tylko czy nam się uda stąd zejść? Aha, tędy mogę sobie... Aha, już widzę. Miejsce, z którego można potencjalnie skoczyć. Ładne te ptaki tutaj są, wiecie. O! Tu coś mamy. Piórko. Użyj piór do tworzenia strzał i odnawiania strojów. No, odnawianie strojów w takiej dżungli to raczej chyba średni pomysł, ale tworzenie strzał... Dobra. Udało się doskoczyć, fajnie. Lecimy dalej. Wyjdę. No wyjdę. Tylko co to są te wyjce jeszcze? O, tu coś mieliśmy, piórko. Strojów odnawiać nie będziemy. O kurde, ale się ześliznęła i w błotko wpadliśmy. No cóż, bywa tak. Idziemy, dobra. Ogień. Ktoś tu musi być. Musi. Halo? Johna. Widać obóz. Miguel? Słyszycie mnie? Przeszukaj okolicę.
Dobra, bierzemy to wszystko. Dziennik pokładowy. Czekajcie, jakbyśmy ten dziennik chcieli zobaczyć, gdzie on tu się znajduje. Tu są, tu nie ma. Notesy. Exodus, metamorfoza. Dziennik pokładowy. To dziennik pokładowy z naszego samolotu. Posłuchajmy. Miguel zapisał w nim długoterminową prognozę pogody. Ciepło, gorąco i sucho przez następne 3 dni. Maksymalne temperatury nieco powyżej 30 stopni, przeważnie bezchmurne niebo, spodziewane najwyżej drobne opady. Z innych wpisów wynika, że gdyby Miguel uważał, że prawdopodobieństwo gwałtownej burzy wynosi więcej niż 50%, w ogóle by nie poleciał. Ale nie przewidywano burzy, a tym bardziej czegoś poważnego. No dobrze, nie przewidywano. O, tu mamy coś, ognisko. Co z tym ogniskiem możemy zrobić? O, teraz. Nie wiedziałam, że burza będzie taka gwałtowna. To moja wina. Powinnam była posłuchać Johna, przemyśleć to. Nie powinnam brać tego sztyletu. Mam nadzieję, że nikt więcej nie ucierpiał, że inne wioski są całe. Muszę powstrzymać te kataklizmy, zanim będzie za późno. Umiejętności. Rozwijanie umiejętności poszukiwacza. O co tu chodzi? Wzmacnia zdolność lary związane z eksploracją i obserwacją. Umiejętność wojownika zwiększa jej biegłość w walce i obsłudze broni, a zbieracza poprawia zdolność lary w wytworzeniu i działaniu z ukrycia. Moja propozycja jest taka, żeby w pierwszej kolejności rozwijać umiejętności poszukiwacza i zbieracza. Tutaj coś jest podświetlone. Odblokowane umiejętności. Żeby coś nauczyć się spośród niebieskich, czerwonych lub zielonych kafelków. Umiejętność z białą ramką zostały już nabyte. Ciemne kafelki zostaną odblokowane, gdy sąsiednia umiejętność zostanie zakupiona. Niektórych umiejętności nie można kupić, można je zdobyć tylko w grze. No dobrze. Wiem, o co już chodzi. W takim razie co? Może ten orli wzrok sobie weźmy. Jeden punkt umiejętności. O. Odblokowane osiągnięcie, pierwsze kroki. A to dalej co mam? Mądra sowa. Instynkt przetwarzania podświetla cele wyzwań. Dużo po tym, jak Lara zacznie się poruszać. To chyba mniej. Krótszy spryt. Podświetla pułapki. Serc dużych zwierząt, więc możliwość zadania wielkich obrażeń. Zdobycz sowy. Naucz się zbierać truciznę i jad z pająków i chrząszczy. No to chyba sobie weźmiemy, wiecie? A tutaj skupienie pumy. Lisi cel. Lisi skok. Małpia zwinność. A to zobaczmy. Objęcia boa. Szybkość kajmana. Błysk węża. Kurczę, tu wszystko jest intrygujące. Wizja i lipy. Krótszy spryt. Poszukiwacz. Powiem szczerze, że nie bardzo wiem, na co się zdecydować. Został nam jeden punkt. Aha, zero mamy dostępnych punktów umiejętności. Czyli już nie weźmiemy sobie nic. Poczekajcie. Za mało punktów. Dobra, czyli nie ma się nad czym zastanawiać. Wychodzimy stąd. Nie mam już więcej punktów. Myślałem, że jeszcze jeden nam został. Jakoś dziwnie policzyłem to. No ale okej. Czyli co, musimy się tutaj rozejrzeć, tak? O, tu mamy jakąś roślinkę. Bierzemy. Tu mamy coś. Bierzemy. A, nie mamy noża. Czyli nie bierzemy. Chyba nie weźmiemy tego, patrzcie. Nie da się. No, trudno, trudno.
Tam dalej coś jest. Bierzemy to. Roślinka na apteczkę. Tu bez noża nic nie zrobimy. Tam dalej to bym się cofał, to nie chcemy tego. Idźmy do przodu w takim razie. O, tu coś jest. Spadł tu fragment samolotu. Mój sprzęt jest w tym ładunku. Muszę go odciąć. A no właśnie. A no właśnie. Może w tej części wraku znajdę jakiś ostry kawałek metalu. No spróbujmy. Potrzebuję narzędzia, żeby to otworzyć. Aha, dobrze. Jak tam się dostać? Może patrz, to jakiś kawałek wraku. No może. Tutaj coś jest. Przejdźmy do tego śmigła. Może śmigłem urwiemy śmigło. Jakbym nie zgadł. Ale nie, ona coś ze środka próbuje wyjąć. No i co my teraz zrobimy? Ha. O, tam musimy zanurkować, patrzcie. Jaki motyw. No dobra, to nurkujemy. Myślałem, że się... Dobra. Próbujemy. No. O, nasza rybka. Rybka chce nam dać buzi. Buzi chce nam dać. Chyba nie. No to ładnie ją załatwiła. A rybka chciała dać nam tylko całuska. Co za lara. No dobrze, czekajcie. Żarty żartami. Teraz, aha, musimy tą linę tam przeciąć. No dobra, to lecimy po drodze sobie, wzbierzemy roślinki. Tu była druga. Dobra. Tu jest trzecia. Jak widać, tam było coś w skrzynce jeszcze. To bierzemy. O! A to co to za zwierzę? Patrzcie, jakie fajne. Fajne. O, tu jakaś żaba. Patrzcie, fioletowa żaba. Widzieliście to? Fioletowa żaba w dżungli. Ale lepiej idę stąd, bo może być to toksyczne. Nie wiadomo, co to za żaba. Może to trujące. Dobra. No to przecinamy. Nieźle, ale to tępy kawałek metalu. Muszę go czymś naostrzyć. O, masz. Ha. Czym tu naostrzyć? Czym tu naostrzyć? Tu coś jest? Zbierz surowce, by naostrzyć nóż. Z dwa z trzech mamy. Co jeszcze nam potrzeba? Nie bardzo wiem, co jeszcze musimy tu zebrać. Patrzcie. Żeby jakieś podpowiedzi były. Ale podpowiedzi nie ma. Może jeszcze raz trzeba zanurkować? Nie wiem. Zobaczmy, co nam tu się podpowie. O, mamy coś tu. Dobra, idę na powierzchnię, bo mi zaraz powietrza zbraknie. Więc może tu podejdźmy. O, tu coś było, patrzcie.
No przy okazji będę oczywiście zbierał to, co tutaj mamy. Tego musi chyba... być ostrzejsze. No właśnie, nie da się. Co tu ja mogę jeszcze zrobić? Jak to naostrzyć? Jakiegoś metalu potrzebujemy. Ale tu nic w pobliżu, patrzcie, nie ma. No nic, pozwiedzajmy trochę może tą okolicę. O, tu coś mamy. Mam już wszystko. Powinnam wracać do obozu. Dobra, wracamy. O, tu mamy jakieś piórko. Bierym, piórko, bierym. Jest obóz. No to ostrzymy. Chcę wytworzyć przedmiot prowizoryczny. Już tak, chcę. Jest, uzyskano. Dobra. Pięknie. No to teraz odcinamy naszą linę. No, ostry? Powinno być wystarczająco ostre. No właśnie, no to super. To teraz idziemy do naszej liny. Jest. No i żniemy. Zaopatrzenie nadal się na czymś trzyma. O, masz. Czekajcie, tutaj trzeba będzie teraz wejść, widzę. A, tu jest wejście, dobra. Fajnie. No i tutaj jeszcze tniemy. Tak, teraz mogę odzyskać swój sprzęt. No więc właśnie o to chodziło. Tu jeszcze coś jest, to bierzemy też. Surowce jakieś. Tu biorę piórka, fajnie. Tu jakaś puszka, byle nie Pandory. O, tu mamy, dobra. Otwieramy. Jaki ładny łuk zdobiony. Patrzcie. Dlaczego nie spakowałam wszystkiego razem? I radiotelefon jakiś widzimy. Ciekawe, czy bateria, tylko akumulator naładowany. Panno Croft? Jest tam o, to? Działa. Odbiór! Miguel? Gdzie jesteś? Cholera. No próbuj, kurczę, no... Ona chyba nigdy nie była krótkofalowcem, jak się po pierwszym razie zniechęca. Czasami się woła stację odległą tam przez parę godzin, żeby się dowołać. A ona po jednym razie zrezygnowała? No nie. Tu musimy teraz iść. No dobra. Musimy, to musimy. Tylko jak się tam dostać, się zastanawiam. Aha, górą musimy przejść. Już widzę, którędy nawet. Tu coś mamy. O. Nic z tym nie mogę zrobić? Czekajcie. Nie mogę coś z tym zrobić. To jakaś padlina. Dobra. Tu kolejna roślinka do zebrania. Dobrze. O, tam są jakieś rzeczy. Też bierzemy. Tu mamy coś, bierzemy. Tu co jest? Coś. O, teraz przez chwilę miałem jak podświetlone. Jest. Też jakaś padlina. Dobra, wchodzimy. No, hop, hop, hop.
Co jest, że ona nie chce wejść? No wchodź. No patrzcie, nie chce wejść. Aha, bo to było chyba za blisko brzegu była. Albo coś w tym stylu. Czekajcie, tędy nie przejdę, tędy. Tu mam jakieś coś dziwne. Patrzcie. O! O, wymaga czekana. Ja czekana nie mam. No dobrze. Znaczy nie dobrze. Wracamy w takim razie, bo to nie ma co. Nie poczekunujemy sobie bez czekana. O, znowuż ta żaba, patrzcie. Ta żaba mnie prześladuje chyba. Zaraz, jak tam się mogę dostać? Popatrzmy sobie. Tu należałoby chyba jakoś skoczyć na to drzewo, albo co? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Tu jest to ognisko nasze. Nie, tam nie mogę wejść. Jak tu się tam dostać? Trochę powiem wam, że w tej puszczy się gubię, jak tu, gdzie dojść, bo tu nie ma dokładnych dróg wytyczonych, jak wiadomo. Co jest oczywiste. Grobowiec wyznań pobliżu zbadaj okolice, aby odnaleźć wejście. To musimy jakoś... No dobra, to idziemy tędy może. Tędy. No ale którędy pójdziemy tu dalej, jak tu? Dalej przejść się nie da, no. Jak tam możemy? No tutaj tym drzewem jakoś w dziwny sposób, ale przecież na to drzewo nie wskoczy za Chiny, nie wskoczy. No. Patrzę to drzewo z czym jest połączone, ale... I stędy spróbujemy może? O! Dobra. Bym teraz tylko nie spadł. Fajnie. I gdzie dalej? No nie wiem, gdzie tu dalej mam. Tam może? Nieprawdopodobne. Że ona tam doskoczyła. No ale co mi to dało tutaj, że jestem... Jestem w tym miejscu, co byłem, ale to chyba nam nie o to chodziło. Kiszka. No nic, próbujemy wyżej gdzieś tam się dostać. Tędy nie mogę. Tędy nie mogę. O, tu coś było do wzięcia. Do zebrania, dobra. No przecież tutaj to ja spadnę tylko na dół. Tu coś się tylko jest z tej strony. Jakieś drzewo, które dziwny sposób... No ale gdzie ja mogę stąd się dostać? Wejście na to drzewo jest niemożliwe. Tutaj może na to sąsiednie jakoś? No nie, też nie. No to mamy trochę rebus. Jak tu wejść? To jest jedyna możliwość, żeby przejść na tamtą stronę, przez to drzewo. I do tego drzewa należałoby się jakoś dostać w pewien sposób. Ale w jaki sposób?
Tygry. Czekajcie, a może byśmy strzelili z tego łuku i zrobili most? Dobra, pięknie. No i jesteśmy na drugiej stronie. Kwiatki? Miguel? Nie podoba mi się to. Dlaczego? Miguel? Gdzie jesteś? Ta flara dosyć długo się pali, więc... O! Jakiś but. Ciekawe, czy żyje. Miguel! No. Dobra. Tu jakaś kolejna padlina. I tam obok notes. Opis potwora. Chyba zobaczmy. Każda część świata ma swoje mityczne, dwunożne stworzenie zamieszkujące las. Tutaj jest ono znane jako Sisimite, strażnik lasu. Opisywany jako małpopodobny stwór ogromnych rozmiarów. Według pogłosek zabija napotkanych mężczyzn, a kobiety zabiera do jaskini, by się z nimi parzyć. Ciekawa sprawa. No dobra. Miguel? O, tu coś jest. No. Co to jest? Jakaś zielono-czerwona krew? Czy ja dobrze widzę? O kurczę! No nie, no tego się nie spodziewałem. A, puma! To puma? Jeszcze małpy na górze. Chyba ta puma nie jest przyjaźnie do nas nastawiona. O! I to nie jedna puma. Jasna cholera. A, jaguar. Dobra. To był jaguar. Nie, nie, nie. O Boże. No, albo on, albo ja. O? Muszę tu uważać. Zgadza się. O, tu jakaś szczelina. Spróbujmy. No, na szczęście on trochę ucieka przed nami, widzę. Pokonaj jaguary. O, tak, o to chodziło. O nie! Przywrócił nas. Patrzcie. Dwa strzały oddałem, a tu
No działa, ale... Zostało nam już 7 strzał tylko. O kurcze. No nie, zaraz będzie po nas. Już jest po nas chyba. Tak, o to chodziło. Dobra. Lecimy. Może uda nam się zwiać. Czekajcie, tu jakaś roślinka jest. To działa. Ucieka, dobra. No, za chwilę mi się strzały skończą. Gdzie mamy iść? O! Ja nie mam strzału już. No fajnie. O! O kurczę. Udało się. Ojejku. No nie fajnie. O, kolejny jaguar. No i co? Zrezygnował? A, tamtego zabrał. Ale numer. Tego to, żebym się nie spodziewał. Uff. Naciśnij F1, aby się wyleczyć. No dobra. Ulepsz umiejętność w obozie. No idziemy. Tylko najpierw jeszcze tu pozbieramy co nieco. Jakieś tam roślinki, nie roślinki. Tu coś mamy. A to coś tak miga dziwnie. Coś dziwnego z grą dzieje, no ale trudno. No to już chyba więcej nic nie ma. O! To fragment wraku. Aha. Tu coś jest.
Wspinanie się na drzewa. O! Coś średnio to wychodzi. No patrzcie. Dobra. Tu coś mamy. Dobra. Tu coś też jest. O, tutaj też są kolejne surowce. Fajnie. Co to jest to takie różowe? Świeczka chyba jakaś. Albo coś podobnego. I co, teraz chyba trzeba którędyś tędy się drapać, nie? To nam, a chociaż nie, to nam pokazuje, żeby tędy iść. No dobra, to chodźmy tędy. Czyli takimi schodami w górę. Tak. Do tego wraku. Samolot. Johna, jesteś tam? Dobra, fajnie. No i co? Czekan. Mamy czekan, słuchajcie. O, jest Johna. Myślałam, że zginąłeś. Hej, wiesz co z Miguelem? Chyba nie wie. A, co pożarło go to, tak. Co się stało z twoją ręką? Ach, to jakiś pasożyt. Próbowałem znaleźć piołun, ale tutaj nie rośnie. Daj zobaczyć. Hej, co ty robisz? Jak to tak zostawimy, będzie jeszcze gorzej. O. Usiądź. Co, chce mu ten jad wycisnąć? Rozciąć chyba? Na pewno wiesz, co robisz? Miałam bardzo podobną przygodę w Egipcie, kiedy byłam na Ojcu. No ale nie wiadomo, co tego ugryzło, no. Będę kłamać, będzie bolało. Ach. Myślisz, że ta burza wcześniej była tą burzą z malowidła? Tego nie wiem. Chyba musimy przemyśleć sytuację. Ciągle tylko przemy do przodu. Wlecieliśmy w tę burzę. Nie pomyślałam, że będzie tak źle. Powinienem był nalegać, by zawrócić. Wiem, o co ci chodzi. Bierzesz na cel problem, a wtedy wszystko inne znika. Johna... Ej, jestem z tobą. To jest mój wybór. Zazwyczaj. Ale jeśli zginiemy, co z kataklizmami? Kto powstrzyma działania Trójcy? Czasem mam wrażenie, że muszę iść do przodu. Że jeśli tego nie zrobię, sprawię wszystkim zawód. Ale może mogliśmy poświęcić czas. Jednak zawrócić. Co to? Może damy mu jakieś imię? Okay. Eli? Mój kuzyn. Próbował zaleźć mi za skórę. To bywaj, Eli. Czyli to mu wyciągnęła spod skóry. No ciekawe. Dzięki. Trzeba iść. Jak znajdziemy Kugłakiaku, to odpoczniemy w nocy. Brzmi nieźle. Wydaje mi się, że widać przez tę pnącza wioskę.
cieszę się, że zostałeś w miejscu. Czekajcie, tutaj jeszcze zrobimy. Aha, tu nie możemy nic zrobić. Tak, myślę, że Miguel tam szedł, kiedy... O, tam coś jest, patrzcie. Tutaj coś się nam podświetla. O. No i co ona wykopała? Chyba się nie dowiemy. Tu mamy jakąś skrzynię. Tu jakaś apteczka, ale się nie podświetla, więc chyba tego nie weźmiemy. Tu są jakieś rzeczy. Dobra, bierzemy to wszystko. Jakim cudem Eli znalazł się w ogóle w twoich rękach? Ach, chciałem sprawdzić, czy woda jest czysta. Dostałem swoją odpowiedź. Naprawdę wierzysz we wszystkie te rzeczy, które mówiłaś o kataklizmach? O apokalipsie? Możemy przejść tędy. Pomożesz mi? O, ciężkie. No. Trzymaj, trzymaj. No, udało się. Udało się. O, jakaś wioska, patrzcie. Widzisz to? To musi być kugłak Jaku. Musimy zejść i dowiedzieć się, co jest w tej świątyni. No dobra, to chodźmy. No. Jesteś pewna, że tędy? No dawaj, trzymaj się blisko. No ja nie jestem tego pewien. Ścieżka. No tak, zaraz się kończy jeszcze w dodatku. O Boże! Już prawie. Już prawie. Już to słyszałem. Już prawie spadliśmy, tak? A nie, tu już widzę, jest dalsza część. O, masz. Wszystko w porządku? Chyba tak. Nic mi nie jest. Jeszcze tylko kilka kroków. Dobrze, dobrze. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest, nic mi nie jest. No dobra, zbierzmy co jest. Możliwe, że Inkowie sporo wiedzieli na temat mechaniki płynów. Chciałbym, by ta konstrukcja oznaczała, że zmierzamy. Most jest opuszczony. Może te przeciwwagi pozwolą nam go podnieść. Może. Nic nie rozumiem. Jakbym czytała po kreolsku. Założę się, że tę wodę da się pić. Chcesz spróbować? Zostanę raczej przy wodzie z samolotu. Na szczycie wieży ciśnień może być jakiś zawór. Tu coś mamy jeszcze, moment. Gdybym wiedział, ile czasu będę musiał spędzić w terenie... Na szczycie wieży ciśnień może być jakiś zawór. No może być, poczekaj, chwila, moment. Ja tu widzę coś jakieś do zebrania chyba, więc chcę to zebrać. Byłaś kiedyś w harcerstwie albo na obozie? Szkoła z internatem się liczy? Nie. Na szczycie wieży ciśnień może być jakiś zawór. Bez Eliego twoje ramię powinno szybko się zagoić. Tak. Czuję się już dużo lepiej. Otwórz informacje w menu artefaktów. No dobrze, zobaczmy, co tu mamy w ogóle. Artefakty. O. 1 sierpnia. Dzisiejszej nocy sen się nam wymyka. Dżungla jest rozwścieczona, a księżyc odmawia współpracy. W tak głębokim mroku ludzka wyobraźnia błąka się bez końca. Słyszę za uszami oddech dżungli. Jej niski pomruk wstrząsa ziemią, na której leżymy. Jej szaleńcza energia szeleści wśród drzew w górze.
Odpoczynek stał się obciążeniem, które dopada nas w najmniej dogodnych momentach. Przyłapałem ojca na przyśnięciu w trakcie marszu. Ledwo trzymał w dłoni laskę. Skończyło się nam jedzenie i żywimy się niemal wyłącznie zebranymi jagodami i deszczówką. Obaj jesteśmy zbyt nieugięci, by się poddać. Obawiam się, że ten sam upór, który przywiódł nas aż tu, może nas przedwcześnie wpędzić do grobu. 6 czerwca. Jeszcze to zobaczmy. Entuzjazm ojca osiągnął apogeum, ale mam pewne wątpliwości. W środku nocy dostrzegłem białka jego oczu odbijające światło księżyca. Jego wzrok był utkwiony w gwiazdach. Gdyby nie wszystkie historie o Amazonce, które opowiadał w przeszłości, pomyślałbym, że jego spojrzenie było pełne żalu, może nawet smutku. Być może po prostu owady przedostające się przez nasze siatki wprawiają go w konsternację. No dobrze. Na szczycie wieży ciśnień może być jakiś zawór. Okej. Próbujemy. No. Nic. Dobra, opuśćmy je. Powoli. Aha. Się cofa, czekajcie. No i to już do końca poszło. No i co mam teraz robić? O. No i co nam to dało? Na szczycie wieży ciśnień może być jakiś zawór. Może być. Tylko jak? Co to z tym? Na szczycie wieży ciśnień może być jakiś zawór. Za ciężkie. Pomóż mi. Dobra. No to się cofa, ewidentnie. Nic nam to nie dało. Jak to ma działać? No nic, wejdźmy tutaj. Na szczycie wieży ciśnień może być jakiś zawór. To jest ten zawór chyba, wiecie? Tylko co tu trzeba zrobić? Dobra. Ej, coś się ruszyło. Dobra. Wydaje mi się, że woda zasila jakoś most. Oj, w dół chciałem. Dobra. Nie no, co jest? Czego ona nie schodzi z tego? Dobra, i teraz pchnijmy to. No. Woda spływa do wiadra. Dobra. Dobrze, przekonajmy się, do czego służą te przeciwwagi. Och, wiadro przecieka. O masz. No i co teraz? Będziemy musieli znowu przepchnąć koło. No to dawaj. Już. I tutaj jakoś na dół trzeba będzie.
Dobra, Johna, możesz puścić. O! Gotowe. Przejdźmy na drugą stronę. Dobra. Nie do końca się to złożyło, ale trudno. Chyba trzeba tędy przejść. Idź przodem. Dobra. Co to? Wydaje mi się, że to jakiś ołtarz albo... Pomożesz mi z tym? Jasne. Ojejku. To receptura. To wygląda na mieszankę ziół, które poprawiają skupienie. Przyda się, jak będzie więcej jaguarów. Oby tak nie było. Tutaj jest wyjście. Oko orła. F4, aby użyć mieszanki przenikalności. Zbliżamy się do wioski. Nie mogę doczekać się powrotu do cywilizacji. O, tutaj coś było. Tutaj też coś mamy. Coś myszka mi się, słuchajcie, zacina, ale trudno. O, tu mamy jakąś padlinę. Różnią się od tych ruin z Meksyku. Próbujemy. Czy w zapiskach twojego taty jest coś o Peru? Nie, chodzi mi o to, że podobno gdzieś w Peru leży tajemnicze złote miasto. Haititi. Szuka go każdy łowca skarbów na ziemi. Notatki taty urywają się w Meksyku, jakby stracił zainteresowanie, albo... Albo? Sama nie wiem. Następny dziennik dotyczy już Syrii. Przejście wygląda obiecująco. Skąd będziemy wiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, by znaleźć ukryte miasto? Ruiny Majów będą się wyróżniały, prawda? Dziwnie to wszystko wygląda, powiem wam. O, teraz. Nie zawsze to E pojawia się, także nie możemy... znaczy nie zawsze jest możliwe wywołanie tej interakcji, no ale... Czy tutaj wszystko? Chyba wszystko. Myślę, że możemy wydostać się tędy. Pewnie tak. Johna, pomóż mi z tym. Na 3, 2, 1. No, uda się czy się nie uda? Udało się. O, masz!
Ojejku. Chciałem wycelować i mi nie wyszło. Ale nie mam strzału, patrzcie. Nie, no to muszę wiać. Ojejku, zaraz będzie po mnie. Gdzie ta? Nie mogę. Gdzie to zwierzę? Ja cały czas. O! Dobra, uciekamy. Ojejku, nie mam znowu strzału. No nie, no, masakra jakaś. Czekajcie, gdzieś tu były te strzały. Muszę szybko je zebrać. Ojejku. No już! Ojejajaj. Muszę się chyba wyleczyć, czekajcie. Ojojojojoj. No słyszę, tylko że kurczę chcę strzały zebrać. Nie, no to jakaś masakra jest. Nie mam strzał żadnych. Nie podoba mi się to. O, tu mam. Dobra. Dobra. Jakieś strzały mam już, fajnie. No, o Boże. Ojejku. Oj. No i po mnie chyba. Czyli od tego momentu kontynuujemy. A, bo tu strzału nie mam przecież, kurczę. No nie. Musimy strzały znaleźć. Gdzieś te strzały były, tylko nie pamiętam już gdzie. O, tu były. Ajajaj. Tu były. Dobra, uciekajmy przed tym jaguarem. On tu zaraz... 7 strzał mam. Oj, zepsułem strzałę. Ajajajajaj. Drzewo, no nie. Uciekł. Jeszcze mam jedną strzałę. No to nie wiem, czy mi coś wystarczy to. Ojejku, masakra. O, znowuż za mną jest, patrzcie. No nie. Jak mam wytworzyć te ciche strzały? A, chyba się udało, czekajcie. Ojejku. Trzeba wiać. 4 mam jeszcze, dobra, czekajcie. I po nim, dobra, udało się tym razem chyba. Chyba. Uff.
No już idę. Ojejku. Wszystko gra? Pomóż mi z tym. Chyba. Źle z twoimi plecami. Dobra, rozbiję obóz. Daj mi chociaż rzucić okiem. Nie jest dobrze. Wiesz co, tyle ostatnimi czasy przeszliśmy, że zacząłem myśleć o bracie. Zawsze starałem się go chronić. Przed moim ojcem. Przed nim samym. Ale straciłem go. Zrobiłeś, co mogłeś. Gdybym był we właściwym miejscu i właściwym czasie, nadal by tutaj był. Gdybym miał oczy z tyłu głowy... Nie możesz wszystkich ochronić. Dziękuję. Co? Brakuje mi go. Wiem. Moi rodzice też za nimi tęsknię. Śniła mi się ostatnio moja mama. Tak? Mhm. To było takie realne. Kiedy byłam mała, tata nie mówił mi wszystkiego. Ukrywał to, co było związane z nią. Dlaczego tak robił? Kiedy zmarła, myślał, że byłoby to bolesne. Oczywiście to mnie nie powstrzymało, węszyłam. Ale nadal mam tak wiele pytań. Zostawił tyle tajemnic, ile rozwiązał. Dominguez mówił, że zamierza stworzyć świat od nowa za pomocą skrzyni i szczel. Gdybyś miał taką potęgę, co byś zrobił? Pewnie bym spanikował. Nie chciałbyś wrócić do czasów, kiedy żył brat i z nim być? Miałbym stracić resztę? Nie ma opcji. Lubię ten świat. Jest... On nie jest idealny. Ale wszystko, co kocham, teraz jest tu. Aby zdobyć twój skarb, łowca przygód Lara Croft musi przechytrzyć króla, a w zakazanej świątyni odkryć zagadkę Białej Królowej. Na drodze będzie czekać wiele wyzwań. Lara, chodź
ci odrabiać matmę. Łowca przygód nie może się ociągać. Już za minutkę, tato! Wysokie mury zamku zdają się rzucać jej wyzwanie. Czyli mamy chyba tutaj retrospekcję jakąś, kiedy jeszcze Lara była mała. Jeszcze była dzieckiem. No dobrze, słuchajcie, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. Tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Trzymajcie się i do spotkania w kolejnej rozgrywce. Cześć!